Cześć! W poprzednim odcinku pokazałem, jak można zmodyfikować gotową postać. Jednak teraz pokażę, jak można zrobić flipbooka, czyli naszą własną postać, korzystając z tekstury. Tworzymy nowy katalog, żeby wszystko było w jednym miejscu. Ja go nazwę projektowanie poziomów i w środku zaimportuję plik, który możecie ściągnąć w komentarzu tego filmiku. Dokładnie nazywa się Story.tga. Jest trochę większy niż pozostałe, ponieważ większą ma powierzchnię. Ok, wchodzimy do środka. Musimy zmodyfikować parametry tej tekstury. Przede wszystkim musimy zmienić typ kompresji, żeby wyglądała dobrze i była przystosowana właśnie do gry dwuwymiarowej. Wybieramy tutaj User Interface 2D RGBA. A jest dosyć istotnym elementem, ponieważ chodzi nam, żeby była przezroczysta. Widzimy, że trochę jest rozmyta, więc jeżeli zmienimy MIP Gen Settings na No MIP Maps, będzie wyostrzona, ponieważ nie będzie skalowana w żaden sposób. Po prostu będzie wyświetlana tak, jak istnieje. Możemy też zmienić grupę tekstur na 2D Pixels, ponieważ jest to tekstura dwuwymiarowa, pikselowa. Ok, to już wystarczy. Możemy zapisać i zamknąć. Teraz będziemy tworzyć pojedyncze klatki, ponieważ trzeba z tej tekstury wyciąć pojedyncze klatki, aby stworzyć następnie animację. Wybieramy prawym Sprite Actions i Create Sprite. Sprite to jest właśnie element płaski, który był na przykład w Wolfensteinie 3D, który tak naprawdę był dwuwymiarową grą. I tam właśnie były sprite, a więc żołnierz, który leżał, wyglądał z każdej strony tak samo. Tutaj misiu też będzie z każdej strony w sumie wyglądać tak samo. Wycinamy tylko pierwszą klatkę, czyli zaczynamy od punktu 0,0, zupełnie po lewej u góry. No i wielkość naszego misia. Całość ma 4096 4K, więc misiu, skoro jest 4x4, będzie miał rozmiary 1024x1024. No i mamy pierwszego sprite'a. Możemy zobaczyć, gdzie jest wycięty. Możemy też zobaczyć jego kolizję. Jeżeli kolizja jest prawidłowa, no to, a jest, no to misiu koliduje tylko tam, gdzie są piksele. Ok, zamykamy. Można oczywiście to zmienić, ale tutaj akurat wygląda to całkiem fajnie. Ponownie klikamy na teksturze i stworzymy kolejną klatkę Create Sprite. I robimy to tak samo, tylko że zmodyfikujemy. Punkt początkowy nie będzie na zerze, czyli najbardziej po lewej u góry, tylko będzie chodziło o drugiego misia. A więc 1024 według X, a według Y nie, bo to jest pierwszy rząd. No i szerokość taka sama jak w poprzednim misiu, czyli 1024 na 1024. Mamy drugą klatkę z misiem. Jak widać, jest tutaj. Pokazana jest też pierwsza klatka, jak się nazywa. No i kolizję można zobaczyć. Też jest dopasowana idealnie, ok. Jednakże, jeżeli mamy dobrze przystosowaną teksturę, czyli taką jak na przykład ta, możemy wybrać Sprite Action, klikając prawą na teksturze i wybrać Extract Sprites, co pozwoli automatycznie wyciągnąć nasze misie. Możemy zobaczyć, czy będą wyciągnięte w miarę dobry sposób. Tak, jeżeli są na tym samym poziomie, na przykład nie podskakują, nie biegną, no to najczęściej jest wycinane to w porządku. Dajemy Extract. Klikamy prawym na pierwszej klatce i wybieramy Create Flipbook. Zostanie stworzona animacja, która przedstawia misia, który jest bezczynny, czyli stoi w miejscu i tylko rusza głową. Czy wygląda dobrze? Trochę za szybko. Zmieńmy liczbę klatek na sekundę, ale tak, żeby nie wyglądało to zbyt skokowo, klatkowo, tylko w miarę płynnie. 8 klatek na sekundę, myślę, że wygląda całkiem w porządku. Ok, zamykamy. Wykorzystamy tą animację w postaci, która aktualnie jest w naszej grze. Jak to zrobić? Ta postać, podobnie jak w grach 3D, jest blueprintem, czyli wchodzimy do Edit Blueprint, Open Blueprint i wejdźmy teraz do Viewport, ponieważ tutaj zamienimy naszą postać na misia. Wybieramy Sprite'a, bo właśnie tak się nazywa ten flipbook, i wybieramy naszego misia, czyli tą animację dokładnie. Ok, otwieramy i wklejamy ją tutaj, naciskając czałkę. Teraz mamy misia, jak widać jest jak to miś duży, więc trzeba go trochę zmniejszyć. Możemy to zrobić w scale, zmienimy na przykład na 1/2, może mniej, 0,2. Ok,
Mamy coś takiego. Jak to wygląda? Wygląda dobrze. Misiu mieści się w kolizji, czyli jest ok. Ok, wybieramy event graph, ponieważ musimy jeszcze zmienić jedną rzecz. Tutaj, w tym miejscu, analizowany jest ruch. Jeżeli ruch jest większy od zera, czyli postać się porusza, jest odtwarzana animacja running, anim. Natomiast gdy postać stoi, jest odtwarzana animacja idle animation i ją podstawimy właśnie, zamienimy na stoi 1, ponieważ to jest animacja naszego misia, który stoi. I widzimy, że wygląda to całkiem fajnie. Jeżeli damy play, no to gdy się porusza, to się zamienia na małego gracza, ale zawsze możemy tą teksturę podmienić. I ostatecznie, jeżeli podmienimy więcej rzeczy, gra może wyglądać właśnie w taki sposób. Czyli może być zupełnie czarno-biała, może być kolorowa. Jak natomiast wygląda to, że przestrzeń porusza się inaczej, czyli drzewo porusza się szybciej niż tło, tak jak w rzeczywistości? Otóż efekt paralaksy został stworzony w taki sposób, że niektóre elementy znajdują się nieco dalej, a niektóre nieco bliżej, dzięki czemu wygląda to tak jakby naturalniej w grafice 3D. O właśnie tak.